Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam aktualny stan kostki oraz powiem wam, co może się z nią wydarzyć. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym was poinformować, że już dziś wieczorem wylatuję za granicę na wakacje. Nie będzie mi przez tydzień do 6 września, jednak postaram się zdobyć sprzęt, który pozwoli mi tworzyć dla was filmiki poza moim PC-tem. Z okazji, że przez ten czas możliwie nie będę mógł tworzyć filmików, organizuję giveaway. Tym razem na 3 szczęściarzy czeka po 1000 fałdolców. Jak wziąć udział oraz data ogłoszenia wyników poznacie klasycznie w opisie. A przechodząc do meritum tego filmiku, jak już na pewno wiecie, od paru dni na mapie stoi potężny, wrażliwy na uderzenia klocek. Najpierw pojawił się na pewnej górce na pustynnej części mapy, aby stamtąd wyruszyć w trasę. Pliki gry zdradziły nam, że kostka w swoim folderze ma w sumie 8 plików pod nazwą Move To, każda z kolejną cyfrą oprócz ostatniej, która na końcu ma Lake, czyli jezioro. To nam podpowiadało, że kostka jest zaprogramowana na prawdopodobnie w sumie 7 kroków, z czego ten ostatni będzie krokiem do jeziora. Przypuszczaliśmy, że pokieruje się ona do jednego ze zbiorników wody obok tej górki, jednak okazało się, że ta kostka ma w planach zajść jeszcze o wiele dalej i tak się stało. Jeśli teraz polecimy na naszą kostkę, która znajduje się na małym podwyższeniu terenu przy zgubnych ziemiach, to napotkamy się na, jak to nazywają pliki gry, pole magnetyczne, do którego możemy wkroczyć i tym wejść w pole osłabione grawitacji. Podobny efekt otrzymywaliśmy po użyciu skoku skał. Co ciekawe, po ostatnim kroku, poza stworzeniem bańki mniejszej grawitacji, to zaczęła się także świecić i wydawać jeszcze głośniejszy dźwięk. Wspomniałem wam o plikach nazwanych Move To, jednak do tego w plikach gry, m.in. Silox, doszukałeś jeszcze nowsze listy wydarzeń dla kostki, nazwanych Rune. A Rune, po polsku runa, może oznaczać literę starego germańskiego alfabetu, albo jakiś sekret czy tajemnicę. Jeśli teraz spojrzymy na powierzchnię pod kostką, to zobaczymy, że nadlogowała ona na nią tajemniczy znak. Prawdopodobnie jeden z tych, które na niej widnieją. To oznacza, że prawdopodobnie właśnie odbyło się pierwsze wydarzenie z listy Rune, czyli oznakowanie terenu pod sobą tajemniczym znakiem. A to oznaczałoby także, że odbyło się dopiero pierwsze wydarzenie Move To. Co oznacza, że czeka nas jeszcze 6 dłuższych wędlówek kostki, na koniec których za każdym razem będzie zostawiała pod sobą tajemniczy znak na ziemi. Brakuje jednak wydarzenia Rune dla ostatniego ruchu kostki, Move To Lake, czyli przenieść się do jeziora. Wygląda na to, że tam wydarzy się coś innego. Podsumowując, to dopiero pierwsza część podłoży kostki. Czeka nas przynajmniej 6 takich ruchów na inne miejscówki, gdzie tajemniczy obiekt zostawi po sobie znak. I to tyle. Podzielcie się w komentarzach swoimi teoriami, a przypnę wam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.